opowiadał mi taki Smolak, staruszek, konie pasły kiedyś w niedzielę, to tam wypuścili konie, bo to woda była mała, to mówił, że zającyk taki latał, wyleciał i tak biegał szybko w koło nich, co te mężczyźni tam siedzieli i tam rozprawiały tam różne swoje rzeczy. I tego zająca gonić, a ten zającek niby to już się pozwolił złapać, a to był diabeł, szatan był. I tak, żeby coś no, zepsuć, żeby coś zepsuć. I jeden w tym czasie, wie pan, wziął i jakoś tam na źdźbło takie z żyta, z takiego zielonego, i założył sobie na szyję i mówił, że na nitce się powiesi, a na tym. No i jak ten zającyk wyleciał, jak te wszyscy nie zainteresowali się tym człowiekiem, co to miał ten, do tego źdźbła przywiązał się do takiego drzewka małego i już się dusił. Dopiero ten człowiek zobaczył, co mi opowiadał. Boże, mówi, my na źdźble się podjeście człowiek. I szybko podleciał, wyrwał to źdźbło i to tylko, aby zawarczał tak ten potwór i ten diabeł. Widzi pan? I tak robił, pokazywał tak się w postaci zająca. Zającek, to latał zającek, wszyscy go chcieli złapać, a to ten człowiek, mówi, i tak opowiadali sobie o wieszaniu, że wieszanie, on w tym czasie by się zadusił, bo ten się pokazał. Ale uratował go i nie, tylko zahuczał tak, zawarczał tak, bo nie udało mu się. Widzi pan, tak? Blisko tu nas, blisko na tej górce, na tym wzgórku.